Ksiądz William, wizyta w Polsce, a teraz wieści z Rosji. Wybuchł skandal. Ksiądz William w środowe popołudnie przyleciał do Polski z dwudniowa wizyta. Na początku wszystko utrzymywane było w ogromnej tajemnicy. Syna króla Karola III przyleciał do podrzeszowskiej Jasionki, gdzie spotkał się z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w naszym kraju. Potem udał się do Warszawy, gdzie przywitał go prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, by wspólnie odwiedzić ośrodek dla uchodźców z Ukrainy. Wieczorem ksiądz zagrał na nosie prawicowym mediom i politykom, udając się na kolację do gejowskiego lokalu. Odczytano to jako wsparcie osób LGBT+, które w Polsce za rządów PiS, mówiąc delikatnie, nie mają łatwego życia. Następnego dnia odbyło się jeszcze spotkanie z Andrzejem Dudą i wzruszająca wizyta przy grobie nieznanego żołnierza. Wizyta księcia Williama w Polsce poświęcona jest wsparciu dla Ukrainy i wsparciu dla Polski jako państwa, które Ukrainę wspiera. Ma to znaczenie symboliczne, polityczne, jako symbol cieglości państwa brytyjskiego, wyjaśniał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. To jednak nie przekonało rzeczniczki rosyjskiego MSZ. Maria Zacharowa nie kryła swej wściekłości. Na telegramie oznajmiła, że celem wizyty miało być podziękowanie brytyjskim i polskim wojskom, które są zaangażowanym w wojnę w Ukrainie. To tak dla jasności, gdyby ktoś miał wątpliwości, czy Polska i Wielka Brytania są zaangażowane w konflikt, zmala się kremlowska propagandistka. Potem zakwestionowała oficjalny cel wizyty księcia w Polsce, sugerując, że William przywiózł do Polski broń. Ciekawe, czy William przywiózł swoim oddziałom jakieś pociski z zubożonym uranem, oznajmiła.